A te chłopy piwo piją, bo oni w robocie są. Wiecie, że ten sklep zamknięty tu jest całkiem? To, co wszystko tu stoi, to tylko firmy, kurde. Tam tylko do apteki, zdaje się, można. Ta apteka tam ma otwarty. To wszystko są firmy. Co ty tam, o kurczaki? Nie, no takie kurczaki to ja teraz zdrowia już nie mam. No, powiem wam tak, że pomału zaczynam się robić nerwowy. Kurde, jeszcze chyba cigaretów nie mam. A jedna jeszcze jest. Dobra. 17.22. Ja miał zamiar dzisiaj woda pompować. Do tych kurde rur i do tego baniaka. Na co komu te czerwone światło tu jest potrzebne? Może mi to ktoś wytłumaczyć? Na co? Na co? No nie mam innego wyjścia, muszę się wbić do tego Kauflandu. Tam wiecie, przy tym pit stopie. Ci co wiedzą, ci wiedzą. Na Langenfeld. Zwariowany świat, wiecie. Człowiek by sobie pomyślał, dobra, no to weź to kurde, zamów to przez internet. Ale jak to zamówić przez internet, jak człowiek kurde przez internet nie wie, jaka średnica tego kubka jest. Może się okazać, że on będzie u góry za wąski i wleci przez ten otwór do środka. Tam tylko ile mililitrów się w środku zmieści, na pewno jest podane i tak dalej. No wymiary, ten stożek, to wszystko to przecież nie jest podawane, tylko jest kubek podany i kurde, że można kupić już ile sztuk. I to taka robota. To przekracza już wszelkie granice, kurde, zdrowego rozsądku. Zdrówką se leca tak powolutku. Zaraz by dał.
większość ludzi szuka poważniejszych rzeczy. Tego, tamtego, siamtego. Ile to tysięcy ton ropy musi być spalone przez to, że te ludzie to wszystko szukają i nie umieją tego towaru dostać. Jakie to szkody dla środowiska są. Bo oni nie umieją dowieźć. To pierwieństwo u góry to też jest potrzebne jak świni niebo. To jest na ta małt, kurde, na te pobieranie opłat za ciężarówki. Albo na ten małt. Wiatraki, to wszystko stoi. Wczoraj też przejeżdżałem, taki wiatr był dosyć taki, tego, to wszystko stoi. To wszystko zablokowane na tych turbinach, to stoi i koniec. To nie produkuje wcale prądu. To było wiadomo od samego początku, że to jest głupota, takie jakieś pierdoły. Mieć przy jakichś, kurde, większych zbiornikach wodnych. Jak jest wiatr, to on pompuje woda, powiedzmy, tym prądem, pompuje ta woda do góry, część prądu zużyje się, a część, kurde, idzie na pompowanie wody w górę, gdzieś tam do jakiegoś zbiornika. A potem, jak nie ma wiatru, no ta woda spływa na dół i napędza jakieś turbiny. Ale to jest też wszystko takie, kurde, za bardzo skomplikowane, to za dużo klamorstwa wszystkiego, za dużo jest rzeczy, które się mogą popsuć. Wleci gdzieś jakoś gałęź czy coś do turbiny i już ona stoi. To jest wszystko takie... Za dużo rzeczy jest takich, które, kurde, mogą nie działać. A tak, elektrownia jest elektrownia. Najlepiej, kurde, jądrowo i spokój jest. Te technologie poszły do przodu. Można robić bezpieczne, kurde, elektrownie jądrowe. Ale to trzeba chcieć. I oto widzę jeszcze jeden problem. Bo my się wszyscy w końcu na tym przejadymy. Cały czas jęczeli, że elektrownie jądrowe są niedobre, że to, że tamto, że siamto. To dobrze. To te koncerny, które, kurde, to obsługiwały, do których to należało, przestali inwestować. Nie dawali dodatkowych zabezpieczeń, niczego, bo wiedzieli, że te elektrownie mają być wyłączane. Sprawa załatwiona. Teraz co się okazuje, naraz im się coś przypomniało, że te elektrownie zaś mają być, kurde, w ruch wprowadzone. To już, kurde, albo w jednym kierunku, albo w drugim. I teraz te niedoinwestowane elektrownie, co się rozsypują, mają być zaś wprowadzone w ruch. Jak ja o tym wszystkim myślę, to już mnie głowa zaczyna boleć. Bo zaś Unia Europejska zakwalifikowała elektrownie jądrowe jako czystą energię. Jako to jest głupota, ja wam powiem, to wszystko, jak ja to tak obserwuję, co się dzieje. Jakie tam tępe ludzie siedzą.
się tym wszystkim zajmują, oni nie mają zielonego pojęcia kompletnie o niczym, ale oni są decyzyjni. Ale najgłupsze to są te ludzie, co poszli i ich wybrali. To jest właśnie ten problem. Oni poszli i ich wybrali. I te teraz mają prawo do decyzji. Ja już nie mogę. Krew się człowiekowi zaczyna gotować, jak ta cała głupota widzi. I tak samo było, kurde, z tymi innymi elektrowniami. Te elektrownie, powiedzmy, węglowe, tam na węgiel brunatny, czy tam na węgiel kamienny i to. Jak oni wiedzieli, że to pieruństwo ma być zamknięte, no to przecież już nie inwestowali tam. A teraz naraz im się komuś tam, kurde, coś kapnie, że o, dobra, teraz będziemy je potrzebować. Teraz te, kurde, klamory będą wprowadzane w ruch. No to weź tu, człowieku, kurde, jakoś żyj. To się nie da. Ja czuję, że tamten Real też splajtował, oni Kaufland z tego zrobią, tak jak tutaj. Muszę tu dookoła jechać, bo nie da rady inaczej. Przekraczą wszelkie granice, kurde. Tam już ostatnio szara komórka umarła dobre 20 lat temu. Też ten wjazd jest taki hacharski, jak ja tu nie lubię wjeżdżać. Patrzcie, on mi wyjedzie, on w ogóle go nie interesuje. On mi wyjechał i do widzenia. Ważne, że woda mineralna się kupi. Gerolsteiner. Trzymajcie mnie.